Jeżeli chcesz, żebym ci wymienił procesor, poskanował kompa przed wirusami, albo na przykład wymienił praktycznie wszystko w środku, dobrze trafiłeś. Boncol Corporation? Nie wiem, nie nazwałem swojej firmy. Zaczynamy. Drugi odcinek. Oczywiście witam wszystkich gorąco. Moi drodzy, kontynuujemy naszą przygodę, bo w poprzednim odcinku pytałem się, czy chcecie i wam czy się to podoba, czy nie podoba. No to tam łapki poszły w górę. No dobra, zawsze mogłoby być lepiej, ale jest okej. Okay. Lecimy, słuchajcie. Ostatnio zrobiliśmy kilka takich fajnych zadań i zleceń, a dzisiaj sobie zrobimy tak. Zostaliśmy tutaj, moi drodzy, bez żadnego kompa, więc czekamy na dostawę. I teraz tak, czekając na dostawę, przeskakujemy do następnego dnia. No i właśnie, i dostaliśmy tutaj komputer. Jak mamy komputer nowy, to ja od razu w międzyczasie zobaczę, jakie zlecenia przyszły. Więc przyszło tak, o nie, co ja zrobiłem? Wiecie, co trzeba było zrobić? Jak czekałem na komputer, to trzeba było też zamówić sobie w sklepie wszystkie rzeczy. I wtedy bym zaoszczędził jeden dzień, ale mam przynajmniej nauczkę. Więc musimy teraz tak, 16 giga RAM-u, dobra. Aha, a ile on w tym momencie ma? No to też jest ważne, bo w sumie nie wiedziałem. Bo ja nie wiedziałem, ile on ma, bo on chce upgrade tu, czyli do 16 giga RAM-u. A gościu, ile ma RAM-u? 2 giga! No dobra, no to musimy tak, tutaj jest 16 giga RAM-u. Tutaj jest 16 giga RAM-u. Tutaj jest płyta główna. Dobra, no to idziemy do sklepu, ty, idziemy do sklepu, shop. I teraz sobie musimy wpisać memory. I ja myślę, że jak 16 on chce, to jest 8, 2, 4, 3, 2 dalej. Jeżeli to by było, to jest 8, to jest 12, 14, 16. Dobra, kupujemy. Raz, 2, 3, 4 takie se kupimy. A jak? Albo? Nie, no, 4, 4, niech jest. Dobra, i teraz tak, następna rzecz, bo musimy się dowiedzieć się, co będzie dalej. 16 giga RAM-u, tutaj trzeba wyczyścić, tutaj usunąć wirusy, a tutaj wymienić płytę główną. Nie mam zielonego pojęcia, jaka to płyta główna będzie, bo przede wszystkim nie wiemy, jaki procesor tam jest, więc nie możemy kupować w ciemno. Chociaż, gdybyśmy sobie zakupili, ona się nigdy nie zepsuje. Moim zdaniem, LGA, Skylake, Skylake, wszystkie są takie same, szczerze mówiąc. Kupimy najtańszą, no to oczywiście. Kupimy najtańszą, Janusz biznesu, let's go. I teraz w końcu mamy komputer. Jeszcze przepraszam, bo ja muszę tutaj sobie otworzyć skrzynkę. No, dobra. Ło, no to teraz mamy. Teraz to mamy. No patrzcie, ile tutaj mamy komputerów do naprawy. Ohoho. Dobra, lecimy. Teraz co tutaj mamy? 16 giga RAM-u. Czyli otwieramy sobie tutaj te zawleczki i instalujemy pamięć. Co jest? Incompatibile? Bo to jest... Teraz jest kompatybilny. Tak, Jezu. No bo one były... O, dobra, nieważne. 16 giga już mamy. No i teraz zasłaniamy to wszystko. Let's go. Zamykamy to wszystko i będziemy mogli teraz uruchomić dalej. Cyk. Dobrze. Teraz sobie podłączymy. Niestety, jak to podłączymy, to prawdopodobnie nam wybuchnie komputer, bo może być zły RAM. Cyk, dobra. Jeszcze dysk? Nie, jednak musimy sobie jeszcze podpiąć tutaj takie coś. Cyk. Uruchamia się i... PC Boost. Jest. Super. No to pierwszy komputer zrobiony. Drugi. Lecimy. Co w tym komputerze trzeba zrobić? Tutaj, moi drodzy, i widzicie, i tutaj trzeba płytę główną wymienić. Jestem ciekaw, czy damy radę, bo musimy wymienić przede wszystkim te podzespoły, odpiąć kable, wszystkie, wymienić sobie, wyciągnąć sobie RAM. Ja muszę pamiętać, ile tutaj było. Już nie pamiętam. No, świetnie. Podnosimy Celeron, cyk. Ale tu chyba jest taka podpowiedź, że nawet jakbyśmy użyli innego podzespołu, to wyskoczy nam informacja, że to nie jest część tego komputera. Takie ułatwienie dla osób, które po prostu nie ogarniają. Swoją drogą...
Może ktoś ostatnio składał komputer? To może się pochwalić? Proszę bardzo. Czemu ja muszę to wyciągnąć wszystko? No dobra. Broken. Ona jest broken, a my sobie instalujemy tutaj nowe kotwy. I jak my te kotwy zainstalujemy, to oczywiście będziemy mogli tutaj nałożyć płytę główną i potem ją dokręcimy. Swoją drogą to jest chyba dosłownie ta sama płyta, tylko tamta była spalona. Ja ostatnio też miałem taki problem, że myślałem, że to jest płyta główna, a okazało się, że to był RAM. Blue screeny mi wyskakiwały i myślałem, że to od pamięci RAM, a okazało się, że nie. To jest chyba z tego, tak mi się wydaje. Tak, to jest Woodward. Woodward. Tak, to jest z Woodwarda, to jest własność Woodwarda. Dobra, to mamy taką informację. Tutaj też jest taki Woodward, czyli od tego gościa. Procesor, CPU. Nałożymy, oczywiście musimy pasty trochę dać. Nałożymy swoją pastę, jak najbardziej. I jak teraz mamy pastę, to musimy ją także to zamknąć wszystko. I sobie damy chłodzenie, było tutaj akurat takie. Zainstalujemy je w ten sposób. Dodatkowo jeszcze była płyta główna, przepraszam, karta grafiki. I to chyba tyle było, nie? No dobra, to instalujemy. Wszystko podłączamy, zasilanie, płyta główna też musi być zasilona. Tutaj jeszcze dodatkowe przedmioty, cyk, cyk, cyk. I jeszcze tutaj do płyty głównej. I to chyba tyle, tak mi się wydaje i prawdopodobnie gra też jednak ma rację, bo okazuje się, że wszystko już jest zainstalowane. No tak, fachowiec. A, bo to wiecie jak jest. Ja pamiętam jak, o, jeszcze to nie jest zainstalowane. Ja jeszcze pamiętam jak mój wujek, jak byłem młodszy i gdzieś tam siedziałem dużo na kompie, grałem w gry komputerowe, nie? A mój wujek pamiętam jak wtedy mówił, że no, ty to jesteś ten informatyk. Może byś przyszedł do mnie i pomógł z komputerem. Ty, co jest? Kable nie są połączone. O! Poczekajcie. Który kabel jest niepołączony? A, od przycisku. No to ja się wcale nie dziwię, że jak tutaj kabel od przycisku nie był zainstalowany, to będzie... Przecież by mi to nie zadziałało, no oczywiście, że tak. Dobrze, to jest wszystko git i teraz sobie odpalamy. Proszę bardzo. Mistyczna muzyka się puściła, leci elegancko. Dobrze. Lecimy. Dwa komputery, a ja w ogóle sobie je tak tutaj dam. Te wykonane już będę tutaj je odkładał. A tutaj mamy zeskanować. Poskanujmy sobie. I teraz tak. Aha! Jezu, ja chyba już muszę iść spać. Nagrywam późno te materiały, więc będę musiał prawdopodobnie się wyspać bardzo dobrze. Bo wystarczy przecież... Dawid, tak się nie skanuje wirusów, że się rozkręca komputer i w środku się sprawdza. Jest tutaj bakteria jakaś? Korona czy coś? Nie ma, no. Dobra. Cyk. Odpalamy. Dobra, komputer się butuje i musimy oczywiście zainstalować sobie tutaj wirus skanera, ale ładna tapeta. Szczerze mówiąc, bym się bał tutaj jeździć samochodem, chociaż tu jest jeszcze ogrodzone, ale są takie ścieżki górskie, że nie ma w ogóle tego, tej barierki, prawda? Bodajże do Chorwacji, jak kiedyś jechałem, pierwszy raz w życiu i ostatni, jechałem wtedy takim busem. Jezu, nie polecam nikomu jazdy busem, powiem wam szczerze, 20 coś godzin cały czas na siedzeniu na dupie. No oczywiście jakieś tam małe przerwy były, ale no, o Jezu, a jestem wysoki chłop i tak nogi bolały, musiałem co chwilę mieć je zgięte i prostować je, więc jazda busem do Chorwacji nie polecam. Ale samolotem, jak jest taka możliwość, to jak najbardziej. Jak najbardziej. Dobra, teraz tak. Musimy wyczyścić go z tego syfu całego. I w sumie on chce tylko i wyłącznie tyle. On chce tylko i wyłącznie tyle. O, dobra, ruszamy. Tu wyczyścimy tym powietrzem. O. Wentylatory też trzeba czyścić, pamiętajcie. Tutaj, po środku, po tym radiatorze, zarówno po tym metalu, jak i po tym plastikowym wentylatorze, wiatraczku. Tutaj tą siatkę też.
Tutaj też wydmuchajcie zawsze. I chyba jest wszystko git. Więc będziemy mogli już sobie na spokojnie to zainstalować. I chyba musimy uruchomić, tak? Każdy komputer trzeba uruchomić tutaj w tej grze. Ja mam nadzieję, że będziemy mieli po dzisiejszym dniu dużo pieniędzy, że już w końcu będziemy mogli sobie ulepszyć troszkę nasz komputer. Swoją drogą, naprawdę to jest fajna gra, skoro można wrócić do grania w tą grę. I zmieniły się oczywiście czasy, nie? No ja mówię tak, jakby nie wiadomo ile lat minęło, ale po prostu chodzi o to, że zmieniła się oczywiście technologia, że zostały wprowadzone nowe rzeczy. To jest naprawdę bardzo fajna zabawa. Bo nowe karty graficzne, zobaczymy, no nie wiem, jak wam się będzie podobała seria, to będziemy coraz dalej szli w karierze i będziemy starali się oczywiście dojść tak wysoko, aż do najnowszych sprzętów, aż do najnowszej technologii. Dobra, tutaj musimy zrobić tak, aby gościu miał 16 giga RAM-u. Nie widzę innych przeszkód, jak tylko dwie kości po 8 giga. I dzięki czemu mamy 16 giga RAM-u, montujemy wszystko. I to jest tyle. Szybka akcja, moi drodzy. Szybka piłka, krótka piłka. Cyk. 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 Dobra. Odpalamy. I ładnie. Proszę. Akcept. Następne. Akcept. Cyk. 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 200. Back in the black. Dokładnie. Dostałem, moi drodzy. Cyk. 400 dolarów. 1500 dolarów już mamy zarobione. 1500 dolarów. 1800 dolarów, ponieważ to kolejne przyszły. Jakie my mamy teraz zlecenia? Żadnych, totalnie żadnych zleceń nie posiadamy. Czy możemy sobie zobaczyć tutaj sprzęt? A co jeżeli mamy zepsute? A, możemy sprzedać, jeżeli jest broken. No dobra, to sprzedajemy te broken. Myślę, że jest, że to jest ok. Chłodzenie też, żeby nam tutaj się nie... za 3 dolary to sobie sprzedamy. Ok, kable też możemy jakieś dodatkowe... Czy możemy tutaj coś zrobić? Level 6, biurko na level 8, na 9, you must be level 3. Dobrze, czyli na kolejnym poziomie tak naprawdę. Na 5 poziomie możemy zamieniać sobie peryferię. I lecimy, jeszcze jeden dzień zrobimy szybciutko, co? Go to work. Go to work, co prawda nie mieliśmy żadnego oczekującego, ale przyszły nam nowe, patrzcie. Moi drodzy, rachunki za elektryczność musimy opłacić. No niestety, 100 dolarów. Następnie musimy upgrade'nąć do 16 giga RAM-u. Następnie musimy wyczyścić komputer jakiemuś gościowi i zainstalować Shin Power King 600 or better i 3D marka trzeba uruchomić. I pasta termiczna, termoprzewodząca. Dobra, z tego co widzę, to trzeba po prostu Power King. Co to jest Power King? To będzie prawdopodobnie jakiś zasilacz. Power King 600. Dobra, no to dodajemy. I jeszcze gościu chciał 16 giga RAM-u, prawda? Czyli weźmiemy sobie pamięć i kupimy sobie 2x8. I chyba to tyle. Jeszcze się upewnię, żeby nie wyjść. Okej. Dobra, czyli to mamy wszystko. Czyli to mamy wszystko i sobie oczywiście tutaj bardzo szybko kurier przychodzi, prawda? Następnego dnia. A wiecie co? Ja myślę, że weźmiemy sobie, kupimy ulepszenie. Chociaż muszę pamiętać o rachunkach. Zobaczymy rachunki, kiedy będę musiał zapłacić. Mamy teraz 10. Czyli tutaj okej. Must complete job. Okej. I tutaj musimy czynsz zapłacić 500. Nie, no to dobra. Bierzemy, kupujemy sobie ulepszenie naszego warsztatu i naszym ulepszeniem będzie Auto Connect Tool. Auto Connect Tool kupujemy. I dzięki temu zaoszczędzimy trochę czasu na montażu tego wszystkiego. Kończymy dzień, idziemy do pracy. Proszę bardzo, rozbudowujemy. No, okej. Okay. Fix. Cyk. Dobrze, co tutaj mamy zrobić?
Termalna pasta, moi drodzy, pasta pod procesor musi wejść i uruchomić 3D Marka. Nie ma żadnego problemu. Po prostu odpinamy to wszystko, nakładamy sobie pastę, oczywiście tam gdzieś przeczyścimy, gdzieś tam jakimś alkoholem i tak dalej. Nie pijemy, nie pijemy. Łączymy, widzieliście to? Automatycznie się wszystko połączyło. Cyk. Dobra. I teraz oczywiście sobie robimy tak. Cyk. Cyk. Czy pendrive? No pendraka trzeba będzie niestety tutaj zrobić tak. Dobra, uruchamiamy. I powinno wszystko, moi drodzy, zadziałać, czyli uruchomi się i zainstalujemy sobie od razu, o, jakieś medyczne, to jest chyba z NFZ-u, a nie, co ja instaluję, halo, nie, ja miałem, moi drodzy, zrobić 3D Mark, dobra, on chciał uruchomić 3D Marka, jak 3D Marka uruchomimy, zobaczymy, czy trzeba czekać do samego końca. Jestem ciekaw. Restartujemy teraz komputerek. Restartuje on się dosyć szybko, czy nie? Okej. Okay. Oczywiście można nacisnąć teraz Delete albo F2, bo wtedy też to się nam uruchomi. Dobra. I to nam się uruchomiło. I musi dojść do końca test. Oj, ten test będzie bardzo długo szedł, ponieważ to jest bardzo słaby komputer. No dobra, możemy sobie przygotować w międzyczasie. Tutaj będziemy ten Power King, ten wyczyścić, a tutaj upgrade'ność do RAMu. W międzyczasie sobie możemy zmienić jakąś tapetę, żeby dzisiaj była pod ten drugi odcinek trochę inna tapeta. Myślę, że zrobimy sobie taki zamek, jest bardzo ładny, jest ok. Zmienimy sobie nutę i zobaczymy, co w sklepie jeszcze ciekawego, w kablach. Tools and Software, możemy kupić sobie system info, ranking, case fans, no to są dosyć ciekawe. A ciekawe, czy już jest teraz na przykład GTX, nie ma jeszcze czegoś takiego. Zobaczmy, jakie mamy w ogóle karty grafiki. A, są 960 i tak dalej. 1050 aktualnie jest najlepsza. Dobra, test idzie nadal. Oj, ten test będzie szedł i szedł. Co tutaj jest? Świąteczna dekoracja, mogę zmienić. Halloweenowa. O, fajne. I teraz wyłączamy całkowicie. Okej. Można też zgasić, jakbyśmy chcieli coś, jakieś zdjęcie zrobić. Okej. Czy mamy jeszcze jakieś zlecenie, żeby tutaj je zaakceptować? Chyba nie mamy. Więc czekamy. O! Wyszło, 2800. No, powiem szczerze, że to jest bardzo, bardzo słaby wynik. Weźmiemy sobie, upgrade'niemy tutaj. Co trzeba było zrobić? 3D Marka trzeba i power. Dobra, to na koniec sobie 3D Marka zrobimy. Czyli tutaj ten wyczyścimy sobie z tego syfu. 3D Marka sobie puścimy na sam koniec tego materiału, żeby to już sobie leciało. Oczywiście co? Czyścimy z tego syfu. Nic więcej nam nie pozostaje. O, jakiś dysk! Proszę bardzo, jaki dysk tam jest. MSI, karta się tutaj pojawiła. Proszę bardzo. O, cyk. Cyk. No dobra. Zakrywamy to. Bardzo ładnie. I teraz uruchamiamy. I go. Uda się, czy nie uda się? Bo może za bardzo przeciściłem tu paradoksalnie. Dobrze, jest, udało się. Bierzemy kolejny komputer i tutaj 16 giga RAM-u musimy zrobić. Jestem ciekaw, co? Jak obstawiacie? Szkoda, że nie możecie mi teraz odpowiedzieć, no ale pytanie was, żebyście pisali w komentarzu, to też jest bez sensu. Nie rozumiem tych youtuberów, którzy mówią: napiszcie teraz, jak myślicie, co wyleci z tej skrzynki. Jaki to ma sens? Jak za chwilę się dowiedzą. Nie wiem. Albo mogą zedytować to. Przecież mogą oszukiwać. Dobra, więc robimy tutaj 2 razy 8. 8. I jeszcze raz 8. Instalujemy, cyk. I to będzie chyba tyle. Tak mi się wydaje. Cyk. Elegancko.
Elegancko, proszę bardzo, dobrze. Kochani moi, to co? Odpalamy. I będziemy zaraz. Oj! Coś. Dobra, musimy to zrobić jeszcze raz. Podpiąć wszystko. Oj, 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 chyba już moi drodzy nadgodziny tutaj robię w tym naszym, w tej naszej piwnicy z komputerami. I dobrze, czyli to możemy odstawić i został nam ostatni komputer, w którym będziemy musieli wykonać test, ale prawdopodobnie wszystko pójdzie zgodnie z planem, bo musimy zainstalować jakiegoś tam, a zasilacz jakiś, dobra, zainstalujemy sobie zasilacz, raz, dwa, trzy, cyk, cyk, cyk. Wyciągamy. Tutaj są kable. I jeszcze to. Dobra, i teraz instalujemy oczywiście Power 600. Jest za słaby zasilacz. Przez to może się psuć komputer. Znaczy nie tyle co psuć, to może mu się restartować. Blue screeny i tak dalej, jak za mało spadki napięć będzie miał i tak dalej, i tak dalej. Teraz sobie założymy to. Założymy sobie jeszcze tył tego, tej obudowy zasilacza. Cyk. O, to musimy to ściągnąć. Metal cover. I tak naprawdę to chyba tyle. Bo na dzień dzisiejszy już nic nie będziemy tutaj montować. Okej, no to co? Uruchamiamy. Uruchamiamy. Cyk. I cyk. Uruchomi się, czy się nie uruchomi, co? Z nowym zasilaczem. Uruchomił się, więc my musimy jeszcze sobie tutaj wykonać 3D Marka, uruchamiamy. I moi drodzy, dzisiaj wykonaliśmy bardzo dużo fajnych zleceń. Zarobiliśmy trochę pieniędzy. Jak widzicie, 265, to wyrzucamy. To też wyrzucamy. Tutaj 97 dolarów. Tutaj jeszcze mamy informację, że nowe rzeczy są jakieś tam dostępne, tak? To też są fajne rzeczy. Tutaj robimy właśnie... A nie, to jest nowe zlecenie, które przyjdzie nam. To jeszcze czekamy. Tutaj mamy... tu 0 dolarów, dlaczego? A, tak po prostu. Poczekaj, 6 miesięcy temu, ale się przegrzewa. Aha! Czyli gościu powiedział, że kupił generalnie... Jakiś czas temu od nas, czyli od Tima, od osoby, która pracuje w naszej firmie, ale generalnie się dziwi, jaką jesteśmy firmą, bo nie posmarowaliśmy mu. Będę czytał, obiecuję, w następnym odcinku będę więcej czytał tego opisu, bo z tego opisu można tutaj dużo rzeczy wywnioskować. To nasz błąd, naprawiliśmy, zapomnieliśmy nałożyć pasty, nie? Pod procesor. Także tutaj mała wtopa. Mała wtopka. Dobrze. I czekamy tutaj na jedną rzecz. I on w ogóle będzie chciał, żebyśmy pastę nałożyli. A tutaj się kończy już robić. Okej, ja wam dziękuję bardzo serdecznie. Jeżeli wam się seria podoba, nie zapomnijcie o tym, żeby być tutaj aktywnym w postaci oczywiście łapek w górę, subskrypcji, czy też komentarzy. Możecie tutaj skomentować w jakiś fajny sposób, opisać jakieś sprawy związane z waszym komputerem, jeżeli aktualnie posiadacie jakieś takie problematyczne, nie wiem, może macie jakieś pytania, ludzie będą chcieli wam pomóc. Chociaż wiecie, jak to jest w komentarzach pod filmami z YouTube'a, to trzeba też bardzo uważać, bo niektórzy wam mogą doradzić źle. Jak się nie zna tej osoby. Więc co robimy? Wyłączamy komputer. Wyłączyliśmy komputer. Gasimy światło. Ja się z wami żegnam. Przekręcam tutaj klucz, klamkę. Wychodzę, zamykam firmę na klucz. Idę odpoczywać. W opisie oczywiście macie linki do G2A, Instagrama, grupy facebookowej. Zachęcam. Oraz samego Facebooka. Na G2A możecie sobie kupić fajne gry. No i cóż, i co, może tradycyjnie, jak to bywa w tej formie, czyli w grze o komputerach, może puścimy, słuchajcie, krótkie outro i po nim będzie koniec materiału, czyli Corsair, nasz partner tego kanału, związany oczywiście ze sprzętem komputerowym. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć!